Witam bardzo serdecznie, Tuar, to jest 17 już odcinek w trybie kooperacji właśnie z... Z kim? Z tobą. Aha, ze mną. No właśnie, z KS Niemenem. I właśnie wczoraj miał być odcinek, ale niestety ukradli mi neta, no i niestety Rumuny jedne. Nie było odcinka. Podnieśli podatek za gaz i za prąd, i tak. Za internet. I chcieli wprowadzić jeszcze akta w chacie. Mhm. No to także będzie odcinek dzisiaj. No i już chyba znalazłem sposób na tego golema. Otóż kupiłem sobie lepszy młoteczek i możemy go teraz nalać w spokoju. Jak pokonać golema? Pierdolnie go młotkiem. Chyba kamieniem. Kamień jeszcze kamień przecież. Daj kamienia. Daj kamienia. Jak go podejść z kubańca? To rzeki go zepchnie. Jest, i golem leży. Co on tam robi? Pali się. I proszę, tutaj zdobyliśmy serce kamiennego golema. One daje nam pirokinezę właściwie. Możemy się nim podetrzeć. Tak. Będzie ciężko, ale się kiedyś uda. Śniącemu się udało. Tak. Dlatego nic nie mówi i śpi. Tymczasem wypijemy sobie winko. Wino. Gul, gul, gul. I tu widzimy naszego koleżkę. Kogo? Szeparda? Hej, co tu robisz? Lestera. Hej. Przybyłam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów zwanymi kamieniami ogniskującymi. Ty iścisz unitory? Co tu rozkazał mi je odnaleźć? Jak zobaczę, to uwierzę. Jak zobaczę Zaturasa, to uwierzy. Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do Kurskiej Fortecy. Jak zobaczy go na to. Jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Czemu nie? Jak ci się udało przejść przez Żywą Górę? Bo fakt, tej góry żyją. Pobierałem naukę na nogę najlepszych gór. Ich magia potrafi Spinałem być się. Bardzo przydatna. Ten dokument, którego szukasz, co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w Górskiej Fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo tutaj będziemy więzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie wart złamanego grosza. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Tak, moglibyśmy wspólnie się rozejrzeć po tej fortecy. Chorosze idzie. Jedno wielkie śmietnisko. Ja dobra, Lester za mną idzie. Patrzy się w ścianę zamiast na wprost. Dostałeś nowego towarzysza. Tak, i mam górski mech jeszcze. Mech, 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 mech. A sprawdźmy, co on dodaje. Zwiększa libido. Mój górski mech daje punkty życia. Jest jakaś roślina, co daje siłę? Co? Jest jakaś roślina, która daje siłę? Just. Jaka? Nie pamiętam. Może i nie ma. Bo tylko jeden była jakaś, ale nie pamiętam, jak się nazywa. Tak, zmienię sobie broń, zapomniałem. Miecz blizny. Oj, mamy harpię. Lester ma Parkinsona. Olej, olej. Lej, babcie, lej. Orgazm harpi. To jest burda harpi. Ludzie nie przyjmują. Siwie harpia, co to jest ptak? Nie wiadomo. Śladujące długo. Next level. Mam już 19 level. Jestem hardcorem.
Płechłe. Lestar, dawaj. Którędy teraz mam iść? W prawo czy w lewo? W drzewo. To znaczy do przodu. Do przodu jest ściana, nie wiem czy to jest ściana. Mam za niski level. Opa. Dobra, sfajlowałem. Możemy kontynuować już. Jak zwykle. Jak zwykle. Dzień jak co dzień. Chodź teraz piskurwiel prosto. On jest hardcorem. Fuck. Leczymy się, leczymy się. Ludzkie ziółka many. Odnawianie w toku. Dobra, leżą prawie już, tylko jeszcze została jedna. Stężenie alkoholu już zbyt wysokie. Dobra, szarpia została zabita. To idziemy w lewo. Prawo. A ja chcę w lewo. Jest taki lewicowy. Znowu się mi autopilot włączył. Autopilot? Spierdala z zamku. Teraz jest dobrze. Gdzie jedziemy? Na dno oceanu. Na dno? Idziemy na dno. O, siekierka. Już jestem na dnie. Byli zupa z siekiery. Tak. Nabrała koloru już. Trochę wegety. Ej, siekiera. Trochę wegety będzie w sam raz. Piwo. Koszerne. Tak, koszer. Koszarne. Koszarne. Bo w koszarach piją. Tak, żołnierze. Nie, menele. Menele? Żule. Koszerny denaturak. Oni mnie biją, mamo. Wpierdol ekstra. Za pół ceny. Tylko u Lestera. Leży. Leży i kwiczy. To wygląda jak troszkę winka. No przecież te. Kiedoszczury to są świnie. Są świnoszczury. Świnoszczury. No o, bo tu mam jakiś wichajster. Pociągnąć? Lepiej nie. Jakiś klucz jest do skrzyni. Weź pociągnij za wichajster. Ja tylko pociągnę. Rozbił pan bank. Fuck, szkielety. Fag. Fag. Ja tylko pociągnął. Ale motherfucker. Lester. Pociągnąłem ją. Szkielety ciągną. Ja mnie dociągnę. Tak, mam tutaj napoje, te natura i wino. O, i harpun nawet. Lol. Harpun? Harpun. Harpun. Będę łowił ryby. Harpun ma 70 obrażeń. Nie będę nim czyścił klozet. O, tak o wyglądało. Kijowo. Trochę kijowo, ale może być. Oczywiście no będę walczył mieczem blizny. Nic nie mówiłem bliźnie. Jestem harpunem. Harpun. Harpun? Harpun. No nie wiem, miecz blizny jest trochę silniejszy, ale ma krótszy ten zasięg. Więc czym się opłaca lepiej walczyć. Dobra, zobacz jak będzie tym harpunem walka szła. Strzelasz i wpisz. Poleciał. Nie ma lipy. Pójdę rozejrzeć. Jednorazowego użytku. Lester się pójdzie rozejrzeć. Ja będę pierwszy. Idę się rozejrzeć, ty poczekaj tutaj.
Nie idzie po drabinie. Zły Lester. Dopiero teraz zaczął iść. Co my tu mamy? Nadal gówno. Antyczny kibel. Mam harpun. To mi wygląda na jakiś harpun. Co z nim zrobić? Zobaczymy, jak będę siekał harpię harpunem. Wsadź go w dupę harpią. A no lepiej. Mam zarąbisty zasięg. Tylko w 36. Wcale harpie przede mną nie uciekają. I mogę obroty robić. Mogę salta. Tak, na kurdzią salto. Mogę harpią salto na górę. Salceso. Wlazłem na szczyt. Tu jest jakaś skrzynia. To jest kibel. Jak będzie w środku papier, to potwierdzisz. Tu jest trudny zamek. Tylko wytrychy pękają. No. On się w szkole nie uczy, jak się włamywać. O, udało się. Tu mamy miecz zwycięstwa i eliksirki. Miecz zwycięstwa jest do dupy. Miecz do dupy. Jak zwykle zresztą. Miecz do dupy jest zwycięstwo. Jest miecz, jest pompa. Jest miecz, jest freza. Taka nowa reklama Lejsów. Jest harpun, jest impreza. To jest włócznia, prawda? Harpun? Harpun? Kurde. Ja ci dam nie siekać. Tam nie siekać. No, z pazurami na mnie idzie. Wolisz przed siekierą? Leży. Upił się. Tak. To widać, słychać i czuć. 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 Przede wszystkim. Tu już nie ma harpuna, ale jest takaś stołówka. Widać, sobie zupkę robiły harpie. Gulasz a la snaf. Z gównem i grzybami. Są tani. Tani, zdrowy i wysokokaloryczny. Tak, snaf. Krzączy to samo białko. Same białko normalnie. Opis pasuje do snafa. Tani, zdrowy. Dużo białka. Nie, Bear Grylls. Ten krzącz ma dużo białka. Drabina. Łóżko z martwego wielbłąda. Kurde, zapiszmy lepiej. Fa, zabił mnie, no. Mało brakowało. Tak mało brakowało. Tak wiele brakowało. Ja ci dam kuźwa. Tarczasz na to. Salto. Dobra, ubiłem je. A co? Salto! A kurwią salto. Żydowskie harpie. Czemu żydowskie? Bo wyglądają jak Żydówki.
O 200 burek rudy jest w skrzyni. Tych dorobek życia. Kulturalny. Kulturarne. 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 Kulturarny. Kulnerar. O, jest leser. Znalazłeś leser? Coś? Tamta skrzynia jest zamknięta. Może uda się nam gdzieś znaleźć klucz. Może. O, jest eliksir, jest akt własności. 400 funtów. Amerykańskich. Tak. Nie, angielskich. Nie, amerykańskich. Harpie nie mają angielskich. Wartość. Są gówno warte. Znalazłem dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia. Zaczekam na ciebie przy platformie. Przy jej platformie. Jak mam dosięgnąć tego kamienia? Mistrz Iberion zwykł tak mawiać. Samo jak ja. Uczeń próbuje przesuwać przedmioty Skaczysz. Rękami i nogami. Mistrz porusza je siłą swego ducha. Ducha. Koniec. Chodźmy. Jak mam to zrobić siłą swojego ducha? Ja bym to zrobił siłą swoich nóg. Spróbuj to zrobić siłą ducha. Pirokinezą. Kula, ogień. Dobra, dobra, tu jest. Tu jest. Tu jest M. Kocz tam po prostu. Lol, nie dał mi... A nie, dał mi czary. Nie dał? Nie, dał. Sznurek do nich przyczepił, jak sobie jak odszedł daleko, to... Jebut leci. C4. Nie udało się. Mogłeś tam wskoczyć. Dobra, dobra, leci. Kamień ogniskujący spadł. Schodzimy sobie i proszę o... Tu jest kamień ogniskujący. Musztarda. Musztarda właśnie, niebieska. Jeszcze niebieska musztarda, to za jej pomocą. Teraz obaj mamy to, po co przyszliśmy. Chciałbym tu jeszcze trochę zostać, poczytać stare księgi. Magiczną bańkę z musztardy. Patrz, chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego. Racja, to wygląda jak punkt ogniskujący. Dobra, kibel ogniskujący. Teraz użyjemy sobie teleportera. O, harpie jeszcze dwie przeżyły. Były się wysrać, kiedy wróciły, to już wszyscy byli martwi. Niezła libacja była. Harpia dance. Techno. Boom. Saturas. Witaj, dziadu. Znalazłem kamień ogniskujący. Wspaniale. Mamy już wszystkie 5 kamieni. Przyjmijże uwierzenie w mojej bezkoniecznej wdzięczności. Pójdź teraz do Jordiana. On da ci chociaż skromną namiastkę nagrody za twoje wysiłki. Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem Rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej wdzięczności. Pójdziemy sobie do... Do Jordana, ciekawe co mi da. Gówno. Co teraz powiedziesz, że dasz mi nagrodę? A, chodź. Nasz przywódca opowiedział mi o twoich bohaterskich czynach. Cały nasz obóz, jak ja mówię, cała kolonia powinna ci być dozgonnie wdzięczna. Przyjmij tę skromną nagrodę w uznaniu twoich zasług. Chodź. Chodź tu na siano. Chodź, no to fajny sznurek. Ciekawe co dostałem. Dostałem wyciąg z życia. Plus 10 do HP. Wyciąg z many, plus 10 do many. Napój potęgi. Coś czuję, że tu jest lokowanie produktu.
Tak. Potęga. To jest napój energetyczny. No. He. Konie produkt lepszy niż Powerade. Techno, techno, techno. Ruskie. Chińskie techno party. Dobra, wezmę sobie miecz blizny. O, Gorna nie ma. Gorn jest zajęty. Ale jest Kronos. Stros powiedział, że dasz mi nagrodę. 1000 zbrojek. Chodź, chodź. Chranitel Rudy. Ja chcę podzielić się z tobą i jej małej tolikiej w znak przyznaczenności. Mam nadzieję, że zrobisz z tej rudy równie dobry użytek jak my. Użytek. Zrodzynek. Jest dobry użytek. Bądź co bądź. Jesteś popieprzony. Bez lipy. A, prześpimy się. Nie ma dębu. Nie ma wierzby. Prześpimy się u Kronosa. Nie, na łóżku. Do poranka. Kronos. Krumos. Ciekawe, czy teraz już są gotowi. Saturas. Czy możecie już przystąpić do Tenacji Kopsordy? Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia naszego planu w życie. C4 i Koksu. Utworzyło 12 magów. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii, nie mówiąc już o jej odpowiednim ukierunkowaniu. Co teraz zrobimy? Ja понимаю, że my już i tak w nieopłatnym długu przed tobą. Ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę cię poprosić o jeszcze jedną przysługę. Jeszcze jedną przysługę? Tak. Musisz iść do starego obozu i przekonać do naszej sprawy kilku magów ognia. Magów ognia? Myślisz, że jesteś nienormalny? To bardzo. U ciebie jest druzja. Stary dziadyga ma tyle C4, że wysadzimy w cały zamek. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie studiowaliśmy sztuki magiczne. No dobrze, spróbuję. Ale nic nie obiecuję. Jeśli ty nie dobijesz się успеха, jaką masz teraz zbroję? Tylko jeden. Nieważne. Zbroję strażniczki. Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania. Potem chyba nie będzie można iść do starego obozu. Pokażesz ją Koristo, arcymistrzowi magów ognia. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty, nie przechodząc przez posterunki jeden straży. Tak, dwa tak. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o szczerości naszych intencji. Koniec. Czwarty rozdział. Sardas. I mamy czwarty rozdział. On ma własny rozdział w Gothiku 1. Musimy się spotkać z... Sesie. Z magami ognia. Ale zobaczmy, co ma na sprzedaży szarki. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Chiński towar prosto z Japonii. Tak. Nie, z Korei Północnej. Japońsko-chiński towar. Prosto z Norwegii. Tak. Prosto z Polski. Afrykańskie banany. Prosto z Polski. Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Jakie on ma tej drobiazgi? Ma grzmot? O, grzmota ma nawet. Tylko, że niestety toporów nie możemy używać. Czemu? Bo ona nie umie walczyć toporami. So close. So close. O, nie mam gildii. Gildia brak. No, czy właśnie wywalili? Dostałem degradację. Gothic jest przez multi. Ja ci kuźwa dam je degradować. Gracz go jest. Kiedyś wiodłem całkiem inne życie. Byłem jednym z najlepszych generałów tego królestwa. Całe życie spędziłem broniąc ojczyzny przed wrogiem.
ale szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady. Te łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Byłem zbyt pewny siebie i nie zauważyłem sideł, które na mnie zastawili. Aby mnie usunąć, posłużyli się królewską żoną. Posądzono mnie o jej zamordowanie. Robar nie miał innego wyboru. Od szubienicy uratowało mnie tylko wiele lat przykładnej służby. W ten sposób trafiłem tutaj. Ale pewnego dnia odzyskam wolność, a wtedy nadejdzie czas zemsty. Zemszczę się. Zemszczę się. Zemszczę się, kurwa. O, Lima te tatuaże, nie wiedziałem. Senna robił. Dupie. Senna robił w kolonii. Go król zdradził, to robił tatuaże. Ma problemy. Psychiczne. Ta jest. Będziemy sobie wolno szli powoli do obozu. Bardzo. Hop-siup. Hop-hyc. Troszki daleko do obozu. A, popłynę sobie z prądem, będzie prędzej. Mam genialne pomysły. Trzeba kupić kajak. He. Po co kajak, jak mogę płynąć z prądem? Płynę 5 razy szybciej niż normalnie. Powerade. Tylko mnie ściąga na drugi brzeg. Dopłyniemy sobie. O, chyba widzę jakiegoś magogna już. O, Milton. Co on tu robi? Co on tu robi? Zapomnijmy o całej sprawie, dobra? Oni nie żyją. Zapomnijmy o całej sprawie, oni nie żyją. Nie mogłem im pomóc. Byłem za daleko, ja... Oni nie żyją, zapomnijmy o całej sprawie. Wymordowali magów ognia. Wszystkich, oprócz mnie. Ale nawet ja otarłem się o śmierć. Lepiej powiedz mi wszystko po kolei, od samego początku. Już dobrze, uspokój się, przyjacielu. Wszystko zaczęło się od zawalenia starej kopalni? Zawalenia starej kopalni? Tak. To działo się tak szybko. Zawaliła się. Nikt za dużo nie zdołał się wydostać. Strażnicy zablokowali wejście do kopalni. Spotkałem Gorna. Naprawdę? Gdzie? W ruinach klasztoru. Nad morzem. Bawiliśmy się poszukiwaczy skarbów. Zapewne nie omieszka mi o tym opowiedzieć podczas naszego następnego spotkania. Lester i ja rozejrzeliśmy się trochę po fortecy w górach. Tak, słyszałem. Wygląda na to, że można ci zaufać. Gdzie się wasza czwórka zwykle spotyka? Ach, tu i tam. Spotykamy się w najróżniejszych miejscach. Jak do tego doszło? Nie mam pojęcia. Kilku kopaczy stojących przy wejściu mówiło coś o potężnym wstrząsie i wielkiej chmurze pyłu z tunelu. Byłeś tam? Co się tam stało? Tak. Stąd wiem o zawaleniu się kopalni. Pełzacz puścił bąka. Mówiłeś coś o magachowinie. Wiem tylko, że wszyscy zostali zabici przez magnatów tuż po zawaleniu się starej kopalni. Kiedy wróciłem z naszej wyprawy pod kamienny krąg, strażnicy przy bramie rzucili się na mnie bez ostrzeżenia. Krzyczeli: zdrajca i spiskowiec! Ledwie uszedłem z życiem. Czego magnaci mieliby to zrobić? U mnie nie było szansy sprosić o tym u strażników. Dużo wódki. Ale zrazu, że wzięli z zemici. Nie chcieli może dać wina. Może Diego będzie wiedział więcej. Był w obozie, kiedy rozegrała się ta tragedia. Powinien się ukryć. Najlepiej daleko stąd. Nie, Diego kazał mi pilnować drugiego wejścia do obozu. Mamy ostrzegać naszych przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Proszę, porozmawiaj z Diego. Gdzie znajdę Diego? Ukrywa się po drugiej stronie obozu, w pobliżu tylnej bramy. Musisz z nim koniecznie porozmawiać. Nie chcę, ale do zobaczenia. O, tu stoi jakaś grupka strażników. Pogadam sobie z nimi.
O, Fletcher. Привет. Witaj. Fletcher, kochany, wyglądasz na zdenerwowanego. Zadajesz się z tymi bandziorami z nowego obozu, a może nie? Nawet jeśli nie, widzę powodu, żeby cię to interesowało, więc uważaj na własny język. Postarały zmysły? Ja? Ależ skąd? Za to ty za chwilę stracisz głowę, kolego. Umri. Czekamy. Fletcher. Nie chcą mnie zabić. Kim jest Fletcher? Strażnikiem. A gdzie on stał? W obozie. Lol, gonią mnie cały czas. Oni nigdy nie spuszczą. Tak cię dorwiemy i zgwałcimy. Pożyczę sobie trochę twojej rudy. Już chyba mnie nie gonią. Nie. Zobaczmy, zobaczmy co słychać u niego. Już go nawet widzę. Justin Bieber. Hej, bądź cicho. Cześć Diego, rozmawiałem już z Miltonem po przeciwnej stronie obozu. Dobrze, zatem wiesz już co się stało. To co się głupio pytasz? Najlepsze napadzenie na swobodną szachtę. Co mogło dojść do zawalenia się starej kopalni? Jeden z kopaczy, któremu udało się uratować, powiedział, że kopiąc na najniższym kopaczy. Poziomie, trafili na podziemną rzekę. Podziemna rzeka. Kiedy woda wdarła kąpali się do szybów, popękały podpory i runęła cała górna część. Tylko garstce woda wdarła się do udało się wydostać. Kopacze wzięli mydło i zaczęli się myć. Co się stało z bogami ognia? To długa historia. Utopili się. Opowiadaj. No dobra. Na szczęście byłem właśnie w siedzibie magnatów, kiedy dotarły do nich wieści o zawaleniu się kopalni. Kiedy Gomez dowiedział się o wypadku, oszalał z wściekłości. Wcale mu się nie dziwię. Jego autorytet mógł runąć w każdej chwili razem z kopalnią. Jasne, kontroluj rudę. Kontroluj całą kolonię. No właśnie. Znaczy ja. Bez stałego napływu rudy handel ze światem zewnętrznym padnie raz dwa. Jeśli Gomez nie znajdzie szybko nowego źródła dochodu, ludzie przez... Tego postanowił znajechać w wolną kopalnię. Cóż, obiektywnie rzecz biorąc, to jedyna szansa Gomeza na zachowanie władzy. Dwie godziny temu dwa tuziny strażników wyruszyły w kierunku wolnej kopalni. To szaleństwo. This is madness. This is madness. This is stary obóz. W takim razie lepiej się pośpiesz. Strażnicy są już pewnie niedaleko wolnej kopalni. Przecież nie przedrą się przez tak... fortyfikacje obronne nowego obozu. Wcale nie muszą się przez nie przedzierać. Kilka miesięcy temu znaleźliśmy ścieżkę, która prowadzi przez góry wprost do wolnej kopalni. Nikt inny nie wie o jej istnieniu. Czy możemy przejąć kopalnię? A no pewnie, wchodźcie. Dobra, widziałem strażnika pilnującego zamkniętych bram. Trzymaj się z dala od nich. Zaatakują każdego, kto spróbuje dostać się do obozu. Obawiają się odwetu za napad na wolną kopalnię. Ale co się stało z bogami ognia? Koristo i jego towarzysze byli jedynymi ludźmi w obozie, którzy zachowali zimną krew. Zabronili przeprowadzenia ataku i domagali się pertraktacji z pozostałymi obozami. Zabronili go za nim przeprowadzenia ataku. No właśnie. Koristo i jego ludzie byli zbyt zadufani w sobie. Gomez przestał im ufać i kazał ich zdradziecko zamordować. Co możemy teraz zrobić? Zostaniemy tu jeszcze przez jakiś czas. Będziemy ostrzegali innych przyjaciół, żeby nie wpadli w łapy strażników. Nie ma sprawy, o co chodzi. Znajdź Lestera i Gorna. Muszą się dowiedzieć o tym, co się tutaj wydarzyło. Powiedz im, że spotkamy się we czwórkę tam, gdzie zwykle. Jeśli znajdę ich przed tobą, pokażę im, przekażę im ostrzeżenie i wezmę na spotkanie. Spasibo. Trzymaj się. Wszyscy walczy do starego obozu tam na spotkanie. O, tu są kolejna grupka. Pogadamy z nimi? Oczywiście. Kogo my tu mamy? Bladwin. No proszę, toż to nasz zdrajca. A my cię uważaliśmy za jednego z nas. Zaraz, o czym ty mówisz, Bladwin? Z nowym lagerem, da?
Nie, czekaj, ja dalej... Zdrajcy tacy jak ty zasługują tylko na śmierć. Przestęgałeś rzeczy. Omry! Chcą mnie zabić. Wozwracajcie! Coś dziwnego, ja też chcę. Zawrócili się. Zmęczyli się. Jeden nie przystaje, dalej mnie goni. Wypij Powerade'a. Dobra, użyjmy szybko runy teleportacyjnej. Dasz rady. Ja rad. Случилось нечто ужасное. Nie zgadnę. Wolna kopalnia została zaatakowana przez strażników ze starego obozu. Nie zgadłeś. Postoj. Jak? No, конечно. Gorn zjawił się tutaj tuż przed tobą. Co mogło skłonić Gomeza do podjęcia tak drastycznych działań? Przecież musiał zdawać sobie sprawę, że ten napad stanowi wypowiedzenie wojny. Stara kopalnia została zalana pod podziemną rzekę. Zalana? Naturalnie. Teraz zaczynam rozumieć. Gomez został przyparty do muru. Jest teraz jeszcze groźniejszy niż kiedyś. Nie ma nic do stracenia, więc stał się całkowicie nieobliczalny. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Magowie przeciwili się ataku na wolną kopalnię, no i tak się stało. Zatem jesteśmy zgubieni. Bez pomocy pozostałych 6 magów nie uda się nam zapanować nad energią wyzwoloną podczas detonacji kopca. No, niesмотря ni na co, ja благодарю тебя za skorbną wieść. Wygnano mnie ze starego obozu za to, że wam pomogłem. Nie należysz już do starego obozu? Nie. Zatem witaj w naszej społeczności. To znaczy, że mogę sobie przyjąć w poszczególnych najemników? Porozmawiaj z Lee. On się tobą zajmie. Ale potem zajrzyj koniecznie do mnie. Kiedyś wysłałeś mnie do magów ognia. Wspominałeś coś o jeszcze jednym. Cóż, miałem nadzieję, że obejdziemy się bez jego pomocy. Jeszcze jednym ale w świetle w mojej ostatnich wydarzeń. O kim mówisz? No dobrze, już dobrze. Osobie. Wiele lat temu. Wolałbym skróconą wersję, jeśli łaska. Bądź cierpliwy. Cóż, kiedy tworzyliśmy magiczną barierę, nadzorował nas jeszcze jeden, 13 mag. 13 mag? Według legendy było aż tylko 12. Niewielu z żyjących pamięta dokładnie wydarzenia tamtych dni, a my, magowie, woleliśmy nie odświeżać im niepotrzebnie pamięci. Ten 13 mag był naszym przywódcą. Oczywiście działo się to jeszcze przed podziałem na kręgi wody i ognia. Tuż po założeniu starego obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w kolonii, ów mag postanowił wieść życie samotnika. Jak ma na imię ten 13 mag? Nazywał się Xardas. Miecio. Dzisiaj już tylko garstka ludzi pamięta o jego istnieniu. Ale ci, którzy go znali, nazywali go po prostu nekromantą. Dlaczego opuścił stary obóz? Xardas chciał kontynuować swe badania nad przyzywaniem ożywieńców i istot z innych wymiarów. Nie tylko Gomez zaczął się tym niepokoić. Pozostali magowie również krzywo patrzyli na niego i jego plugawe badania. Co się teraz nie stało? W odróżnieniu od Gomeza, Xardas nie był rzeźnikiem i wolał uniknąć otwartego konfliktu. Pewnego dnia opuścił obóz. Wiesz może, gdzie podziela się teraz 13 mag? Żyje w odosobnieniu, w swej wieży, gdzieś na terytoriach kontrolowanych przez orków. To chyba najdalej wysunięty na południe punkt całej kolonii. Spróbuję dotrzeć tego Xardasa. Proszę go o pomoc. Tylko on jeden może nas teraz uratować. A gdyby nawet on nie wiedział, jak nas stąd wydostać, to on nie zechciał nam pomóc. Będzie i zechce. Jest jednak inny problem. Zaręczam. Cóż, przez te wszystkie lata kilkakrotnie próbowaliśmy nawiązać z Xardasem jakiś kontakt. Xardas ale wygląda na to, że nie życzy sobie, żeby mu przeszkadzano. Co chcesz przez to powiedzieć? Żaden z wysłanych przez nas posłańców nie wrócił z jego wieży. Musisz znaleźć jakiś sposób, aby przedrzeć się przez strażników Xardasa. Widzę, że szykuje się jakaś nielada wyprawa. Jak mam przedrzeć się do Xardasa? Niestety, nie mam żadnego pomysłu. Radziłbym ci jednak rozejrzeć się trochę w naszej bibliotece. Może w którejś ze starych ksiąg odnajdziesz jakieś wskazówki co do mocnych i słabych stron istot przywołanych magicznie. W takim razie pójdę rozejrzeć się po bibliotece. Nie obawiaj się. Niedługo wrócę.
O, jest Gorm. Witaj! Myślę, że powinniśmy zapomnieć o tej małej sprzeczce. Spotkałem Diego i Miltena. To dobra wiadomość. Mam się spotkać z tobą i Lesterem. Zwykłym miejscu. Dzięki. Zuzerem. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. Na ciebie można polożyć. Co zamierzasz się robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej straży Korda. Przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze nie, ale wkrótce na pewno to zrobimy. Gdybyś mnie kiedyś potrzebował, zacznij tutaj i idź w stronę kopalni. Będę tam stał na straży. Dobrze. Właśnie niezbyt. To chodźmy do tego Lee. Będzie herbatka. Z chrząszczy. Ala snuff. Jest Lee. Witaj. Z grzybami. Rzucono mnie ze starego obozu. Chciałbym do was dołączyć. Za co? Mnie nużne takie ludzie jak ty. Budu kratak. Dobro pożalować w nowy lager. Weź te zbroje. Dobrze, że mamy cię teraz po naszej stronie. Co myślisz o tej sprawie, co jest kopalnią? Tym razem posunęli się za daleko. Jeszcze tego pożałują. Jeszcze tego pożałujesz. Ja ma... On też nas uczy. O, zobaczmy, czy mi da lepszą zbroję. Kobiecy ciężki pancerz najemnika. Chciałbym dostać ciężką zbroję. Ten pancerz to prawdziwe dzieło sztuki. Lepszego nie znajdziesz po tej stronie bariery. Możesz mi wierzyć, wart jest każdej bryłki. No i mamy sobie ciężki pancerz i średni. Tak wygląda sobie średni, ale nie będziemy go używać. Tak wygląda ciężki, jest zarąbisty. I ma wmontowaną klimatyzację. Tak. Dla metalowców. Podgrzewane siedzenie. I jestem se najemnikiem. Jestem najemnikiem. Najemnikiem. Tak, chyba potrzebujemy sobie jakichś straszczarów. Mogę, witaj. Jakie by zwoje wziąć? Ognista burza. Ognista fala. Nie, lodowa fala. Fireball. Fireball tu ja mam. Czarów lodowych nie mam. A piorunowy masz? Nie. Kupuj. Co wezmąć? Grom? Grom ma jakiegoś jeszcze coś. Grom jest piorun kulisty. Wszystkiego po trochu. To wezmę po dwa. Wezmę se po dwa. Przemianę w trolle leś. Sopel lodu. Przemiana w chrząszcza, najpotężniejsze zaklęcie. Do fala bryła lodu. Robienie lodu. To. To. Zakręcie robienia lodu. Dobrze, 500 bryłek. 500. 500. Chyba starczy. No starczy. Chłym, i co teraz? Nie mam pojęcia. Pojęcia. Cóż, jesteśmy najemnikiem. Lestera zawiadom. Tak, a Lestera, no właśnie. Ale do Lestera jest mi nie po drodze. Jest mi nie po drodze. Lares jest. Nie po drodze. To nie mój problem. Nie wiem, spójrzmy sobie na mapę i wyznaczmy ścieżkę. Jak najbardziej pokrętną proponuję. Przez drogę orków. Chyba musimy iść do starego obozu. Orkowie. Dobra, albo się tepnę do sekty. Do sekciarzy. Sekty będzie chyba bliżej. No. Dobra. Przy okazji do Lestera. No właśnie, przy okazji do Lestera pójdziemy. Dobrze.
Albo do Lestera, jak pójdziemy do Xardasa, czyli potem jeszcze. Tak, to będzie doskonały plan. Plan doskonały. Doskonale. Doskonalnie. Analnie? Jest jakieś skojarzenie jakieś. Doskonalnie, dobra. Zobaczmy, co ma Darion na sprzedaż. Dariusz z trudnych spraw. Merdariusz. Merdariusz. Witaj, Merdariuszu. Napastuje go jakiś bezimienny. Tak. Jest Baltrondol. Trondol? Trondol. Ale masz Trondola. Jest trendowaty. Chciałem coś kupić. To świetnie. Trondowaty. Trendowaty. Trondo. Tag. Jeden tag. Otóż... Blastwo teraz ma miecze. Ale miecze są gówniane. Ja mam lepsze miecze. Kto w ogóle robi gówniane miecze? Chyba coś mu sprzedam. Pyk, pyk. Amulet mocy. Sprzedajesz się? 600 bryłek. Amulet mocny. Amfora z kurorkowego psa. Cieniowora. Cieniowora. Cieniowór. Rtęć. Lutnia. Rtęć, lutnia. Lutnie też możemy sprzedać. W sumie. Moc, rtęć, lutnie. Dzbanek. O, Uriziel. Tak, Uriziel. Nie, pochodnie mi się chyba przydadzą. Chyba. Fagę. Możemy się świecić własnym światłem. Już chyba więcej mi nie starczy. Fag. A nie, jeszcze może będzie trochę. Trochę jeszcze mu sprzedamy pazurków. Pazurków. Dobra. Przejmijmy i idziemy dalej. Do Xardasa. Kurde, jak wyjść z obozu. Zawsze się gubię w tym obozie. Nie masz GPS-u? Mam, ale nie chce mi się włączać. Idź na plac świątynny, a potem skręć w lewo. O, już widzę. Do bagna. Prawą czy lewą? Zapewne masz rację. W lewą. Do... W prawo dojedziesz jedąc w lewo. To w górę. W tył. Nie, wróć. Wypiję eliksir. Wycofaj. Wróć. Taki nowy GPS. Wróć. Wycofaj, kurwa. Cofnij. Nie, kurwa. Zajechałeś do celu. Gaz do dechy, kurwa. Nie. Nie. Zjebałeś trasę. Gaz. Nie łopie. Lej te paliwo. Jedziemy. Nie. Jedziemy. Jedziemy. Lej te paliwo, kurwa babilońska. Lej te kole. O, jest twierdza. Jeszcze może zejdziemy. Twierdza. Nie twierdza. Krzyżowiec. To wbrew woli. Twierdzę. Headshot. Normalnie sniper elite. Ha, leżysz, mata. To ją podnieś. No hita zdejmuje. Jestem hardcorem. Mhm.
Nawet fajne te jaszczurki. Fajne te jaszczurki. A jak? Smaczne. To są warany. To są warany, tego nie zjesz. Zjem, ja wszystko zjem, jak Bear Grylls. Bear Grylls. Grylls. Beer Grylls. Beer. No dobra, jesteśmy tutaj, gdzie zaczęliśmy odcinek i też w tym miejscu go skończymy. Przed wiaduktem déjà vu. Tak, déjà vu. Przed wiaduktem do tego, kuźwa. Sekciarzy. Nie, do twierdzy Lestera. Autostrady 204. W strefie 51 i 1. No dobra, to ja żegnam się z wami. I zapraszam, no to dobrze. Zapraszam na kolejne odcinki. To ja nie. No to nie. Kij ci w oko. A tobie gdzie indziej.